Chcę dzisiaj powiedzieć troszeczkę na temat apostolstwa, ale w zupełnie inny taki sposób. Chcę do Was mówić na temat postawy Natanaela, o którym to Jezus powiedział, że jest to człowiek bez fałszu. To bardzo ważne. Wiecie, w naszym życiu, w moim i Artura, co jakiś czas pojawiają się ludzie, którzy mówią: fajne to, co robicie, pójdę z Wami i tak dalej. Ale po jakimś czasie okazuje się, że no to apostolstwo, które jest prezentowane przez nas, ono silnie i mocno uderza w ich interesy. I niestety współpraca się kończy. I z tej perspektywy chciałabym troszkę dzisiaj powiedzieć. Dlatego tak sobie modliłam się o to i w taki sposób to sobie poukładałam. Służba apostolska zawsze szła pod prąd z religią. Ona zawsze szła i zawsze będzie szła pod prąd z religią. I będzie uderzała w ludzkie interesy. Wielu ludzi chce do nas dołączyć i ma swoje koncepcje. I po jakimś czasie przychodzi tak zwane rozczarowanie. Myśleliśmy, że będzie inaczej. No ale wydarzyło się, że jest zupełnie inaczej. Na samym początku przeczytam Wam werset, taki troszkę dłuższy. I potem chciałabym, żebyśmy troszkę tak sobie go przełożyli w sposób współczesny, czyli na tak zwany nasz polski język, żebyśmy nie odebrali tego, tak jak ostatnio mówiłem, co to znaczy rozmawiać w duchu. Żeby nie wyszła nam z tego fantazja i jakaś bajka, tylko żebyśmy mogli to autentycznie odczytać tak, co Bóg chce nam przekazać. A więc Ewangelia Jana 1:45-51. Filip napotkał Natanaela. Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Wtedy Natanael rzekł do niego: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: przyjdź i zobacz. A gdy ujrzał Natanaela idącego do niego, rzekł o nim: Jezus rzekł o Natanaelu: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Rzekł mu Natanael: skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś jeszcze pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: mistrzu, ty jesteś Synem Bożym i ty jesteś królem Izraela. A Jezus odpowiadając rzekł do niego: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, że cię widziałem pod drzewem figowym? Ujrzysz większe rzeczy niż to. Powiedział też do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych, występujących i zstępujących na Syna Bożego. I teraz chciałabym, abyśmy na podstawie tego wersetu porozkładali to sobie i powiedzieli troszeczkę na temat takich prawdziwych rzeczy, z którymi my niestety się jak gdyby zmagamy. Posłuchajcie, żeby apostolstwo szerzyć, to trzeba go pokochać. Nie wystarczy być w miejscu, gdzie jest służba apostolska. To, że my tylko się gdzieś znajdujemy, to nie świadczy o tym, że my to apostolstwo szerzymy. Aby apostolstwo szerzyć, należy się zgodzić z myślą apostolską, czyli wpierw ją zrozumieć. Pozwoliłam to sobie porozkładać, no takie części muszę tylko to sobie odpowiednio teraz paluchem wziąć, żebym wiedziała, jak mówić. A więc punkt pierwszy. Bądź jak Natanael, który chociaż nie był pewien, że Jezus jest Mesjaszem, nie powstał przeciwko niemu. I teraz na nasz polski język. Nie jestem pewien, nie jestem pewna, czy służba apostolska Artura i Agaty pochodzi od Boga. Ale decyduję się, że nie powstanę przeciwko niej. Bo wielokrotnie coś czytamy i możemy to zrozumieć w sposób w ogóle jakiś taki, wiecie, fantazyjny. A chciałabym, żebyśmy umieli pewne rzeczy ponazywać po imieniu. Jeszcze raz. Bądź jak Natanael, który chociaż nie był pewien, że Jezus jest Mesjaszem, nie powstał przeciwko niemu. Wiecie, nie wiem, z czym on się musiał zmagać. Ale na pewno w naszych zmaganiach nie jesteśmy pierwsi. Jeśli powstaje w Tobie takie pytanie: Boże, ja nie wiem, czy apostolstwo Artura i Agaty pochodzi od Boga, że ono pochodzi od Ciebie. W
Wszystkie okoliczności zmuszają mnie do tego, żebym zaczął się wypowiadać negatywnie. Ale postanawiam jak Natanael, ten, o którym Jezus powiedział, że to jest człowiek bez fałszu, prawdziwy Izraelita. Postanawiam, że nie powstanę przeciwko tej służbie. Bo może się okazać, tak jak mówi zasada Gamaliela, że może się okazać, że walczę z samym Bogiem. Przykra sprawa. Punkt drugi. Lecz on usiadł pod drzewem figowym i rozmyślał o tym, co się stało. Lepiej jest usiąść sobie, popatrzeć na rzeczy oczywiste związane z naszą służbą, tak? I pozastanawiać się. Złożyliśmy bardzo duży materiał dowodowy. I dobrze jest sobie usiąść pod tak zwanym drzewem figowym, czyli nie wiem, usiądź sobie w ogóle w fotelu, usiądź sobie na kanapie, usiądź sobie na wersalce, w samochodzie. Jesteś tu na przykład jakiś czas. Badam materiał dowodowy, który ta służba złożyła. Teraz jest dwa. Filip napotkał Natanaela. Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesza, a także prorocy. Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Napotykasz na swojej drodze ludzi, być może i z tej wspólnoty, którzy zaświadczają tobie, kurczę, jak służba ich wpłynęła pozytywnie na moje życie. Odkąd przyszedłem do tego kościoła, odkąd przyszedłem do tej wspólnoty, odkąd w ogóle pozwalam, aby ta służba wpływała na moje życie, mam zupełnie nowe życie. Funkcjonuję na zupełnie innych zasadach. Do tej pory miałem klęskę, a teraz ta służba wyprowadziła moje życie na wyżyny i ja umiem w sposób praktyczny zwyciężać w swoim życiu. Teraz posłuchajcie, tych rzeczy nikomu nie można wmówić. Ty musisz mieć swoje doświadczenie. Ty musisz mieć własną zgodę. Ty musisz sam we własnym sercu zgodzić się. Tak, ja to dziś wiem. Ja usiadłem w swoim fotelu. Nigdy nie powstałem przeciwko tej służbie, ale usiadłem pod tak zwanym drzewem figowym i zdecydowałem, że zbadam cały materiał dowodowy, jaki oni złożyli. I dziś wiem, że ich myśl jest moją myślą. Że ich myśl jest moją myślą. Trzy. Wtedy Natanael rzekł do niego, czy z Nazaretu może pochodzić coś dobrego? I Filip mu odpowiada, przyjdź i zobacz. I teraz przekładamy to na nasz język. Czy z apostolstwa cerońskich może być coś dobrego? Mają słabe wykształcenie. Robią rzeczy, które nie są opisane w Biblii. Cerońska jest obtatuowana i na nabożeństwie pokazuje gołe pachy. Ceroński chodzi w butach takich, że normalnie się w takich butach nie chodzi. Chodzi w spodniach jakichś takich obcisłych. A wiecie dlaczego to mówię? Bo takie problemy i takie pytania powstają w głowie. Diabeł nie przychodzi z nie wiadomo czym. On przychodzi właśnie z takimi rzeczami. Czy z apostolstwa cerońskich może wyjść coś dobrego? Przyjdź i zobacz. Zdecyduj, że zanim wystosujesz pochopne wnioski, zanim się wypowiesz, to przyjdziesz. Blisko, zaznaczam. Blisko. Zdecydujesz na podstawie tego, że poznałeś, że dotknąłeś. Przyszedłem, zobaczyłem, dotknąłem, zaprzyjaźniłem się. Pozwoliłem, aby owo namaszczenie dotknęło mojego życia. Ponieważ wszystko inne nie działa. Bóg jest Bogiem, który chce, abyśmy o Nim wiedzieli, tak? I Jego doświadczali. I tak samo jest z naszą służbą. My chcemy, abyście doświadczali głębokiego błogosławieństwa, które jesteśmy w stanie przynieść do waszego życia. Ludzie mówią, to jest jakieś takie, Jezus przynosi błogosławieństwo. Jezus przynosi błogosławieństwo przez nas. Przez nas. Cztery. A gdy ujrzał Natanaela idącego do niego, rzekł o nim, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Rzekł mu Natanael, skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł, zanim cię zawołał Filip,
Widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Mistrzu, ty jesteś Synem Bożym i ty jesteś Królem Izraela. A Jezus odpowiadając rzekł do niego: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, że cię widziałem pod drzewem figowym? Ujrzysz większe rzeczy i to. Powiedział też do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Bożego. Sama obecność w ruchu przebudzeniowym i to, że ktoś cię tutaj na przykład widzi, nie świadczy o tym, że w tobie powstała myśl apostolska. Sama obecność w Kościele, sama obecność tylko i wyłącznie to, że jesteśmy tutaj nagrywani, rozumiecie? Że ty masz myśl apostolską. Ty w ogóle możesz nie mieć myśli apostolskiej. Tobie po prostu odpowiada ta forma namaszczenia, ponieważ to jest forma namaszczenia, która uwalnia twoje życie. Ona powoduje, że jarzmo w twoim życiu jest łamane. Ale absolutnie nie jest to twoja myśl, nie jest to twoja bajka. A dopóki to nie będzie twoja myśl, dopóki to nie będzie twoja bajka, dopóki to nie będzie twoje życie, to nie ma takiej opcji, abyśmy to apostolstwo przepychali dalej. Nie ma takiej opcji. Teraz punkt 5. I teraz posłuchajcie. Bo teraz jest pytanie, co myślał sobie Natanael? Jest dzisiaj tak wielu proroków, a moi bracia bardzo łatwo ulegają wpływom. Zaledwie coś się zaczyna dziać, a już przyłączają się do niego. Teraz biegają za Janem Chrzcicielem, przedtem jeszcze za kimś innym. Ten Filip chce się przyłączyć do każdej grupy, która tylko powstaje. Skąd mam wiedzieć, że to wszystko jest od Boga? I teraz na nasz język. Skąd mam wiedzieć? Tyle robią rzeczy. Tyle jest nowych rzeczy. Latają tu, latają tam. Głoszą pod kościołem katolickim. Głoszą co tydzień na ulicy. Wyprowadzają w ogóle bębny na ulicę. Machają szarfami. Nie ma o tym w Biblii. Pogubiłem się. Zgubiłem się. W ogóle nie wiem w ogóle o co chodzi. Zanim Natanael w ogóle wiedział, że jak uzna Jezusa jako swojego Pana i Mesjasza, to odda się w 100% i będzie 100% jego działanie. Wszystko inne, to wiecie co to jest? To jest ściema. To jest ściema. Apostolstwo jest jedną z trudniejszych rzeczy. Ono jest nowatorskie. Ono wymaga odwagi. Ono wymaga wewnętrznego przekonania. Ja kiedyś powiedziałam takie słowa, że mnie nikt do chrześcijaństwa nie wkręcił. I ty nie możesz być wkręcony do apostolstwa. Ta myśl apostolska, ona musi być twoją myślą. Inaczej nie będziesz jej prezentował, powiem więcej, nie obronisz jej. Nie obronisz myśli apostolskiej, jeśli nie będziesz przekonany, że to jest twoje. Znajdą się tacy, którzy będą mieli kontrargumenty i przekonają cię. Sprzedasz apostolstwo za talerz soczewicy. Jeśli to nie będzie twoje, jeśli to nie będzie zgodne z twoim serduchem, sprzedasz. Pomimo to, że moczysz się co niedzielę w tym namaszczeniu, to kiedy przyjdzie tak zwany napór, kiedy przyjdzie demoniczny napór, po prostu oddasz to apostolstwo. Za apostolstwo można zapłacić najwyższą cenę. Niech te rzeczy w was pracują. Dalej. 6. W Księdze Przypowieści Salomona 2:11 czytamy, że strzec mnie będzie rozwaga i to jest jeden z owoców mądrości. I teraz posłuchajcie. Nie będzie mnie strzegł krytycyzm, bunt i cielesna podejrzliwość, lecz rozwaga. Dopóki nie podejdziesz blisko i nie będziesz miał własnego doświadczenia, tak? To niestety, ale przychodzą takie rzeczy, że nie strzeże mnie rozwaga, tylko strzeże mnie krytycyzm, bunt i cielesna
podejrzliwość. I ciągle to jest z Pana czy nie z Pana? Co oni tutaj robią? Wiecie, apostolstwo uderza bardzo głęboko, bardzo w nasze interesy. Jeszcze raz, w Księdze Przypowieści Salomona 2.11 czytamy, że rozwaga będzie mnie strzegła. Nie bunt, ale rozwaga. Czyli nie będzie mnie strzegł krytycyzm, bunt i cielesna podejrzliwość, lecz rozwaga. I teraz posłuchajcie, nie wierzę w to, że można oddać swoje życie w 100% czemuś, czemu się nie ufa. Dlatego mogę to wszystko przyrównać do jak gdyby naszego nowego narodzenia. Samo wyklepanie jakiejś tam formuły, że ja tam przyjmuję tego Jezusa jako osobistego Zbawiciela i tak dalej, ale dalej, jeśli nie pójdzie za tym zmiana życia, tak, to nie jest nowe narodzenie. To jest wyklepanie kolejnej jakiejś formułki. I tak samo jest z apostolstwem. Jeśli ja nie zbadam, nie dopytam się, nie dowiem się poprzez to, że podejdę w ogóle blisko, tak, to nie ma takiej opcji, że ja temu zaufam i że to apostolstwo stanie się moje. Nie ma takiej opcji. Dlatego trzeba podejść blisko. Decyduję się podejść blisko, nie boję się. Odepchnę w ogóle wszystkie duchy, które mówią do mnie, nie podchodź za blisko. Wyczyszczą ci portfel. Zrobią ci terapię na głowie. My dobre rzeczy robimy. Ponieważ ludzie, którzy są u nas we wspólnocie, rosną i owocują. Rosną z wiary w wiarę i z chwały w chwałę. A więc musisz zrozumieć to, do czego zamierzasz przyłączyć i przyłożyć swoją rękę. Wiecie, że to nie jest mądre przykładać swoją rękę do czegoś, czego się nie jest pewnym. Bo to jest niebezpieczne. Muszę wiedzieć, do czego przykładam swoją dłoń. Decyduję się, że zbadam. Musisz zbadać i zrozumieć to, do czego się przymierzasz. A kiedy już zrozumiesz, tak, to, do czego się przymierzasz, zobowiązuje cię 100% poświęcenia. 100%. Ktoś może powiedzieć, twarda to mowa, któż jej słuchać będzie? Ci, którzy zdecydowali się, że zmienią bieg historii. Ci, którzy zdecydowali, że zmienią bieg historii. Nie jesteśmy zwykłym kościołem. Jesteśmy kościołem misyjnym, o charakterze apostolskim. Ludzie mówią, a jacyś jesteście ewangeliczni bardziej, bardziej proroczy? Nie, mamy myśl apostolską, a stąd wszystko się wywodzi. Wszystko inne jest kruche. Kiedyś powiedziałem takie słowa, że każdy lokalny kościół powinien się przyjaźnić ze swoim apostołem. Kościół lokalny, który nie jest pod autorytetem apostoła, nie ma prawa funkcjonowania. W duchowej rzeczywistości nie robi żadnej różnicy. Po prostu tam sobie są. Każdy lokalny kościół musi być pod autorytetem apostoła. Czemu tak jest? Bóg tak ustanowił. Apostolstwo to jest jedyny kierunek dobry dla nas. I teraz chcę wam powiedzieć tak. Dopóki nie zbadasz tego apostolstwa, dopóki nie zrozumiesz, dopóki ono nie będzie w ciebie wpisane, w sensie, że ty wiesz, ja w ogóle rozumiem Artura i Agatę, chcę za nimi podążać. Inaczej nie ma takiej opcji, żebyś nie poszedł na kompromis. Pójdziesz na kompromis, ponieważ nie rozumiesz tego. Tak jak powiedziałam wcześniej, przyjdą ludzie, którzy ci zaproponują, chodź, jest fajna konferencja, zapłacimy ci. Powiedz to, ale nie mów tego. I jeśli ty nie rozumiesz myśli apostolskiej, to tak będziesz wkręcony. Tak będziesz wkręcony. Kiedyś miałem taką sytuację, że współpracowaliśmy z pewnym kościołem, już to kiedyś wam mówiłam, i pewna grupa ludzi się chrzciła. I po tym chrzcie nikt nie powiedział, jak spotkał Jezusa. Nikt. Ludzie powiedzieli, z jakich powodów przyłączyli się do kościoła, ale nikt nie powiedział autentycznego świadectwa, jak spotkał Jezusa.
ona tu przyszła, bo mąż, ta przyszła, bo koleżanka, ta, bo fajna atmosfera, ta, bo kawiarenka. A my tak siedzimy, ja mówię, ty, ale jazda. Nikt nie powiedział o realności spotkania z Jezusem. Nikt, nikt, nikt. A ja w ogóle jestem wyczulona na to. Kilka dni potem napisałam artykuł do portalu, który był w tym kościele. I napisałam te rzeczy o nowym narodzeniu. To nie przeszło. Nie tak, to nie przejdzie. Ja mówię, to ja nie pozwalam, aby to, co ja napisałam i pod moim nazwiskiem pojawiło się na tym portalu. Ale wystarczy, że tylko zmienisz to. Nic nie zmienię. Życie położę, a nie zmienię tego. Ponieważ Słowo Boże mówi, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nie jest napisane, że ktoś się przyłączy do kościoła. Tak? Będzie siedział w kawiarence, będzie grał w uwielbieniu. To nie tak. Ważne jest nowe narodzenie. Inaczej, bez nowego narodzenia nie można prezentować Chrystusa. Bez przyjęcia myśli apostolskiej, pokochania i pozwolenia, aby ona się stała moją myślą, nie ma takiej opcji, abyśmy myśl apostolską prezentowali i wskutek tego ją później obronili. Co to też znaczy obronić, kiedy z tej wspólnoty wychodzą pewne kontrowersyjne w ogóle rzeczy? To ty musisz wiedzieć, ty musisz być przekonany, to jest moje. Taki jest właśnie Jezus. Taki jest właśnie Jezus. Inaczej tego nie obronisz. Apostolstwo nie idzie na kompromis z religią. Choćby nas miała zostać grupa 60 osób, to będziemy tak wyposażeni, będziemy tak namaszczeni, że będzie kapać z nas i zrobimy ogromną robotę. Ja w to wierzę. Rozsiejemy się na różne kontynenty i wszyscy będą o nas wiedzieli, ponieważ my uwierzyliśmy w apostolstwo. Żebyś tak miał, to myśl apostolska musi się stać twoim chlebem powszednim. Tak jak to, że wstajesz i oddychasz. Wstajesz, oddychasz. Wstaję rano, ja w ogóle jestem przekonany, że to, że Agata porwała Biblię, to był proroczy gest. Wstaję rano i w ogóle ta prawda, która w ogóle mówi o tym, że Bóg nienawidzi ludzi poza Jezusem, to jest moje. Ja z tym nie walczę. Ja sobie nie wyciągam tego codziennie z głowy. Odejdź ode mnie. Ty myślą, odejdź ode mnie. Nie. Ja jestem przekonany. Jestem przekonana. To jest moje. To jest moje. A jak to jest moje, to co ja robię? Powielam. Powielam. Robię to samo i dokładam więcej w oparciu o swoje objawienie. Chciałabym wam teraz przedstawić historię Józefa, który nie poszedł na kompromis. Znacie jego historię, kiedy zostaje wrzucony do studni, to dopiero jest izolacja i odrzucenie. Wiecie, my tak naprawdę nie przechodzimy takich rzeczy. Czy ktoś z powodu twojego głoszenia oblał cię kwasem? Czy ktoś z powodu twojego głoszenia, nie wiem w ogóle, chyba najgorszą rzecz to miała Asia, zęba jej wybili. Zęba jej wybili i nos złamali. Mi kiedyś ktoś napluł na twarz. Chyba jedną z takich gorszych rzeczy, którą przeżywamy, to jest w ogóle to, że jesteśmy samotni w tym, co głosimy. Rozumiecie? Ale też mówimy o tym, że w ogóle jakby to, co głosimy, tak, że my się spotkamy z pewnego rodzaju samotnością, ale żeby się z tą samotnością w ogóle też zgodzić, tak, i nie szukać w ogóle kompana, to ta myśl apostolska musi być twoja. Bóg objawia Józefowi, że pewnego dnia jego bracia pokłonią się przed nim, a im się to nie spodoba. Józef znajduje się jako niewolnik u Potyfara, później zostaje wrzucony do więzienia, ostatecznie jego sytuacja się zmienia i Boże obietnice się spełniają. Wiele lat później, gdy na całej ziemi panował głód, Józef ponownie spotyka swoich braci. Przyszli do Egiptu prosić o jedzenie i stanęli przed Józefem, wówczas już namiestnikiem Faraona. Józef nie wyjawia im w ogóle, kim jest. Co on w ogóle robi? Najpierw patrzy, tak? Czy oni są szczerzy? Czy oni nie kłamią? Po co oni w ogóle przyszli? Po co przyszedłeś do mojego życia? Co chcesz? W swojej postawie Józef nie idzie absolutnie na żaden kompromis. Woli samotność niż powierzchowną relację ze swoimi braćmi.
I to jest bardzo ważne. Dlatego, że wielu ludzi, już nie mówię, że kaznodziejów, ale w ogóle wielu ludzi nie jest w stanie tak w ogóle funkcjonować. Idą na tak zwany kompromis z prawdami Bożymi, o których są przekonani, dlatego, że nie są w stanie jak gdyby porzucić pewnych relacji. Nie są w stanie wyjść z pewnych rzeczy. Idą na tak zwany kompromis. Sprzedam to apostolstwo. Wejdę w tą relację. Pójdę tam. Tak? Sprzedam to. Ale Józef nie miał takiej postawy. On nie miał takiej postawy. On nie poszedł na kompromis. Kiedy przyszli do niego jego bracia, on najpierw patrzył, jaką mają postawę. Po co oni w ogóle do niego przyszli? Wiecie, to są rzeczy z życia wzięte. Rzeczy z życia wzięte. Ktoś mi proponuje jakąś współpracę tylko i wyłącznie na moich zasadach. A jeśli ja decyduję się, aby być częścią pewnego jakiegoś wydarzenia, które w jakimś stopniu jest religijne, tak, to ja to robię na podstawie mojego osobistego prowadzenia. Ale tak nie ma tak, że ja wchodzę i ja w ogóle jestem używana wszędzie, gdzie tylko religia chce mnie wziąć. Nie. Ale żeby tak mieć i żeby nie iść na tak zwany kompromis duchowy, to trzeba wiedzieć i trzeba być przekonanym, że myśl apostolska jest moją myślą. To jest moje życie. Ja mam wypisane na czole apostolstwo. Nie ugnę się. Nie ugnę się. I wiecie, my nie jesteśmy prześladowani z tego powodu. No bo nie. Bo jakie mamy prześladowania w Polsce? Żadne. Jakie to jest prześladowanie? My tak naprawdę dotykamy bardzo lekkiego chrześcijaństwa. W taki sposób w ogóle żyjemy. To, co się pojawia i nas atakuje, to nas atakuje z naszej głowy. Nas atakują nasze myśli. Nas atakuje to, że my nie jesteśmy w stanie podjąć pewnych decyzji. Nie jesteśmy w stanie się opowiedzieć w 100%. Tak, decyduję się. Przechodzę te Morze Czerwone. I nie wracam. I nie wracam, bo tam wróg. Bo tam jest wróg. Żeby nie iść na kompromis. A coś wam w ogóle powiem. Będąc w tej nauce, będą takie sytuacje u was niektórych, że będą was chcieli wziąć. A diabeł tylko będzie patrzył. Wezmę cię w niewolę. Nie mówię, że masz nie brać udziału w pewnych rzeczach, ale musisz to robić na podstawie własnego objawienia. Prywatnego objawienia od Boga. Idę tam i zrobię robotę. Idę tam i zrobię robotę. Kiedy my byliśmy w kościele katolickim, to nie było tak, że to nas ktoś w to wkręcił. To było wszystko zaplanowane. Artur zżarł ten opłatek, a do mnie powiedział, nagraj mnie. Rozumiecie? Dlaczego? Bo apostolstwo uderza w interesy. Ono uderza w interesy. Jeżeli boisz się odrzucenia, prześladowania lub nazywania nauczycielem fałszywych doktryn, to powtórz za Pawłem. I teraz pytanie, czy jestem Pawłowy? Jako fałszywi nauczyciele, a jednak prawdziwi. I teraz zobaczcie. My się w ogóle nie boimy tego, że o nas mówią fałszywi nauczyciele. Oni mają fałszywe doktryny. Oni są fałszywi. Aj, spokój. Nieważne, co o mnie mówią ludzie. Ważne, co mówi o mnie Bóg. Prawdziwi. Prawdziwi. Wielu ludzi chciałoby robić rzeczy, które robimy my, ale z lęku przed utratą twarzy, z lęku przed wyjściem z pewnych kompromisów, nie są w stanie przyłączyć się do apostolstwa. Rozumiecie? Tylko ruch apostolski to jest prawdziwy ruch. Wszelki inny ruch to jest bezruch. Bezruch. Jeśli boisz się odrzucenia, jeśli boisz się, że będą cię prześladować i będą mówić o tobie, to jest ten, co głosi fałszywe doktryny. To jest ten, co głosi fałszywe nauczania. To wiedz, że o Pawle już tak powiedziano. A my mówimy, że jesteśmy Pawłowi. Więc jeśli boisz się, to znaczy, że myśl apostolska nie jest jeszcze twoją myślą. To jest wszystko jeszcze na etapie badania. Badasz. Badasz. Nie bój się. Nie ma znaczenia, co mówią o tobie ludzie. Ważne, co mówi o tobie Bóg.
I niech to nie będzie taka hipokryzja, wiecie, że my mówimy to, nieważne co mówią o mnie ludzie, i przychodzi pierwsza jakaś konfrontacja. Coś trzeba obronić. Tak? Prosta rzecz. Napisać świadectwo na internecie. No nie, no nie napiszę. Bo co tu sięgać w ogóle głębszych rzeczy, rozumiecie? Nie napiszę. No nie napiszę, w ogóle skreśli mnie cała rodzina. Nie, no w ogóle już teraz mam pozamiatane. Do roboty się nie pokażę. W robocie się nie pokażę. W robocie się w ogóle nie pokażę. Wszystkie te przykłady, które wam przytoczyłam, świadczą o tym i mówią o tym, że trzeba być pewnym, a wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy. Przeświadczeniem o tym, czego się spodziewamy. A wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy. Przeświadczeniem o tym, czego się spodziewamy. Ja muszę wierzyć. Muszę uwolnić wiarę w to, że apostolstwo to jest moja bajka. Apostolstwo to jest moja bajka. A jeśli chcesz rozpocząć taką drogę i nie wiesz jak przyznać się, to sobie szyld zrób na drzwiach. Niech nie będzie J. Kamiński, tylko niech będzie apostoł. I przyjdzie ksiądz po kolędzie. Rozumiesz? Jakiś wikary. Gwarantuję ci, że jak zobaczy taki szyld, nie wejdzie. Gdyż co wikary przekaże apostołowi? Nic. Zmienia się wszystko. Czemu w ogóle też o tym mówię? Dlatego, że pojawiają się takowe rzeczy. W zapytaniach jest mnóstwo w ogóle pytań. Czemu to robicie? Pewnych rzeczy nie wytłumaczymy. Rozumiecie? Pewnych rzeczy nie da się wytłumaczyć. Jeśli nie bierze się na warsztat tych rzeczy, o których powiedziałam, tak, że ja zbadam to apostolstwo, że chcę być człowiekiem, o którym powiedział Jezus, prawdziwy Izraelita, nie ma w nim fałszu, nie składa fałszywego świadectwa, w środku ma gówno, a na zewnątrz mówi, tak, apostolstwo to jest moja bajka, w ogóle wierzą, a potem stąd wychodzi, diabeł ci podcina nogi. Nie, ty musisz wiedzieć, że to, co my robimy, to jest od Boga, ponieważ jeśli nie będziesz pewien, że to, co my robimy od Boga, powiem ci, czego nigdy nie zrobisz. Nigdy nie położysz swojego życia. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Nie ma też takiej opcji, że ludzie, którzy autentycznie nie spotkali Jezusa, będą kłaść swoje życie. Jeśli się nie spotyka osobiście Jezusa, nie ma kładzenia życia. Nie ma jak gdyby osobistej zgody i takiego, wiecie, uwolnionej wiary, że apostolstwo to jest moja bajka, to możemy ciągle mówić, do roboty, do roboty, do roboty. Czemu nie słyszysz? Czemu się nie chcesz zaangażować? No nie, w ogóle nie angażujesz się, choć czerpiesz stąd dobre rzeczy. To nie angażujesz się dlatego, że to nie twoja bajka. W związku z tym też nie przychodzą do twojego życia i objawienia, tak? I prowadzenie. Co ja mogę tutaj dołożyć? Boże, a może właśnie ja jestem tym brakującym ogniwem. Brakującym ogniwem. I to, co powiedział dzisiaj Artur na początku, że dobrze jest być zasmuconym przez prawdę Bożą. Nie bójcie się być zasmuconymi przez prawdę Bożą. Ja kiedyś miałam taką sytuację w swoim życiu. Bardzo lubiłam czytać książki Kenneta Hagena. Och, one wchodziły we mnie w ogóle jak w masło. Ale kiedy zobaczyłam pierwszy raz jego usługę na internecie, to ja byłam zgorszona. To spowodowało w ogóle we mnie takie obrażenie do mnie przyszło. Najładniej mówiąc, przyszło do mnie takie obrażenie, mówię, no nie, dobrze wygląda, dobrze mówi, ale w ogóle wyszedł i mam... Podchodzi w ogóle do klawiszowca, kładzie na niego ręce, tego wrzuca w ogóle gdzieś w doniczki i jego w ogóle trzymają. Ja mówię, to nie może być Bóg. Rozumiecie? Miałam te same pytania, które dzisiaj mogą się pojawić w waszej głowie. Co oni tu robią? Rżą na uwielbieniu? Kiedyś Artur powiedział, jak ktoś mu zadał takie pytanie, czemu ty w ogóle wystąpiłeś w kościele katolickim? Czemu zżarłeś w ogóle ten opłatek? W ogóle to nie był kościół katolicki, tylko to był jaki? Polsko-katolicki jakiś tam, ale już nie należy to prostować. Artur mówi, dla nawrócenia jednej osoby wejdę na ten stolik i zatańczy kankana. To się nazywa być posłusznym.
posłusznym. Posłusznym. I wiecie, kiedy ja oglądałam usługę Kenneta Hagena, to zrozumiałam, że jest we mnie pewne niezdecydowanie. Książkę jego przyjmuję, jakąś część jego usługi przyjmuję, ale kiedy spotykam się z realną manifestacją Bożego Ducha, to we mnie się w ogóle pojawia jakaś niezgoda, jakieś obrażenie. I żeby też nie być hipokrytą wobec siebie, no musiałabym wywalić wszystkie jego książki. No bo albo przyjmuję całego człowieka, albo go nie przyjmuję, albo go nie przyjmuję wcale. Tak samo jest z Jezusem i tak samo jest z apostolstwem. Jezusa przyjmuje się całego, z jego przekonaniami, z tym, co on robił. Apostolstwo przyjmuje się w całości. Nie ćwiartkę, nie połówkę, nie 99%, ponieważ ten 1% niezgody w tobie wyprowadzi cię. 1% niezgody wyprowadzi cię. Bądź jak Natanael. Jestem prawdziwym Izraelitą. Nie ma we mnie fałszu. Nie ściemiam. Jak nie ufam, to nie ufam. Tak? To idę i zaczynam badać temat. A co mam badać? Materiał dowodowy jest potężny. Kiedyś ktoś do mnie przyszedł i mówi tak: czemu ty tak tego diabła gromisz? Ja nie gromię. Ja po prostu staję, uwielbiam Pana. Ja mówię: dobra, coś ci powiem. Pokaż mi swoją służbę. Nie mam. Ja mówię: jeśli zbudujesz więcej niż ja, to przyjdę i z tobą porozmawiam. A na dzień dzisiejszy milcz, przepraszam, i pozwól mi gromić diabła, żeby tobie się dobrze w życiu działo. Rozumiecie? Myśl apostolska, czyli sama przynależność tutaj, tak? Nic nie znaczy. To, że cię widzą. Czemu w ogóle powiedziałeś? Czemu w ogóle, to tak jak Jezus mówi do tego Natanaela, tak? Czy dlatego w ogóle powiedziałeś, że jestem w ogóle królem Izraela, dlatego, że cię widziałem pod drzewem figowym? Nie. Musisz mieć objawienie, że jestem Mesjaszem. Jezus nie miał do niego pretensji i nie powiedział: mam ci za złe, że stoi przed tobą Pan Panów i Król Królów, a ty nie rozpoznajesz autorytetu, a ty nie rozpoznajesz w ogóle duchowego ciężaru. Jak możesz, Natanaelu? Opamiętaj się. Nie. Tak nie powiedział Jezus. I my też tak nie mówimy. Musisz zbadać apostolstwo. Musisz zbadać dokładnie od A do Z. Cały materiał dowodowy, który złożyliśmy, abyś wiedział, że jeśli kiedykolwiek twoja służba będzie się wywodziła stąd, będzie pod naszym autorytetem i musisz wiedzieć, że ty chcesz tak funkcjonować. To, co powiedziałem na samym początku, że wielu ludzi chciało się przyłączyć, ale chcieli ukręcić swoje lody. To nie przejdzie. Nie przejdzie. Chwilowe pokazanie się, tak? To wiecie, to nie przejdą w ogóle takie rzeczy. Nam to nie zaszkodzi, zaszkodzi tobie. Myśl apostolska musi być twoją myślą. Ja muszę wiedzieć, że to jest moje życie. Ja muszę wiedzieć, że ja tak chcę w ogóle funkcjonować. Że ja chcę tutaj kłaść 100% swojego życia. Ja chcę tutaj kłaść 100% swojego zaangażowania. I teraz do tego poselstwa powiem wam ostatnią rzecz. Jeśli już zbadasz, że to apostolstwo to jest twoja rzecz, chcesz być w tym ruchu, nie wiem, jak skończysz. To należy przyjąć jedną postawę. Postawę posłuszeństwa. Bo wiecie, gdzie jest ale? Ale jest tylko i wyłącznie tam, gdzie jest zachwianie. Czyli jest niepewność. Kiedy jest niepewność, to jest zachwianie i pojawia się ale. Ale pojawia się wtedy, kiedy nie ufamy. Ale pojawia się wtedy, kiedy nie ufamy. Ale tak jak z drogą twoją, jak gdyby z Bogiem, z dnia na dzień, kiedy ta relacja jest intensywna, coraz bardziej mu ufasz. I tak samo jest z nami. Nie zbudowało się rzeczy tak. Kiedy już zbadasz i postanowisz, że to jest twoje, to przyjmij zasadę posłuszeństwa. I teraz wam opowiem taką historię,
o młodym człowieku, który wykazał postawę posłuszeństwa wobec apostolstwa. Nie powiem jego nazwiska. Był pewien młody człowiek, który wybrał się w podróż misyjną, ewangelista z drugim ewangelistą. I ten starszy ewangelista do młodszego ewangelisty mówi tak: o pewnych rzeczach nie będziemy w ogóle rozmawiać, o pewne rzeczy będziemy wierzyć. I przychodzi też taki czas do niektórych z was: o pewnych rzeczach już nie będziemy rozmawiać, o pewne rzeczy będziemy już tylko i wyłącznie wierzyć. I on do niego, ten starszy ewangelista, powiedział tak: posłuchaj, jeśli z powodu tego, że nie uwolnisz wiary w pieniądze, nie pojedziesz ze mną jutro do drugiego miasta, to nie martw się, będę tam na ciebie czekał. Dotąd, aż uwierzysz. Będę na ciebie czekał. Dotąd, aż uwierzysz. Młody ewangelista wierzył i poruszali się razem. Następnego dnia młody ewangelista miał spotkanie ewangelizacyjne. I kiedy głosił na końcu sali, zobaczył apostoła wiary. Apostoł wiary miał dobry wygląd i patrzył cały czas na niego. A on w sobie powtarzał te słowa: na pewno robię coś źle. Trochę był taki, wiecie, młody człowiek, młody ewangelista, a tam na końcu sali stoi apostoł wiary. Nie zrobił nic źle. Na końcu tego głoszenia apostoł wiary podchodzi do niego, położył na niego ciężkie, nauczycielskie ręce i mówi do niego: chłopcze, musimy się spotkać. I ten chłopiec następnego dnia założył na siebie płaszcz, kapelusz, wziął gazetę pod pachę i poszedł do tego apostoła wiary. Zapukał do niego. On się na niego spojrzał i mówi: co to jest na tą gazetę? Nie wejdziesz do mnie z tym. Apostoł wiary miał taki stosunek do świeckich informacji: z tym gównem do mojego domu nie wejdziesz. Wypadł. Żeby tak chcieć żyć, trzeba pokochać apostolstwo. I on do niego wszedł, a on mu zaczął czytać Biblię. Usiadł przy stole, jeden siedział tu, drugi siedział tu. I tak wyglądała ich relacja. Tam nie było pogadanek trzyletnich na temat tego, czy Jezus działa. Rozumiecie? On mu czytał Biblię. A potem kończył czytać Biblię i ten młody ewangelista nie wiedział nawet, o co chodzi w tym spotkaniu. Ale przychodził tak do niego przez tydzień czasu. Pewnego dnia ten apostoł wiary położył na niego swoje ręce i powiedział do niego: God bless you, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Na akt posłuszeństwa młodego ewangelisty wylało się potężne namaszczenie apostoła wiary. I teraz wam powiem, kto to był. To był Lester Sabral. A apostoł wiary to Wigglesworth. Niech to w was brzmi. Nie ma innej opcji, aby wziąć cokolwiek od apostolstwa, nie uniżając swojego życia, nie widząc wartości. Tak? Co zrobił Lester Sabral? Zapraszam do lektury. Jak na nim odbiło się namaszczenie apostoła wiary. Kiedy byliśmy na Kasprzaka, pewna kobieta, której w ogóle nie znam, napisała do mnie tak: Agata, uważam, że to demoniczne. Kiedy głosicie z Arturem, jest opór. To wszystko z powrotem wraca do was. Wyzwalacie pewną siłę. Tak? Ale to wraca do was. Modliliśmy też się o to. Żeby nadajnik zadziałał, to odbiornik musi być prawidłowo nakierowany. Tak? Żeby nadajnik dobrze zadziałał w twoim życiu, to musisz być odpowiednio nakierowany. Ja tylko takie znam chrześcijaństwo. Nie ma innego chrześcijaństwa. Rozumiecie? Nie ma kilkuletniego gadania. Ale ja nie wiem. To ja
ja Ci nic nie mogę dać. Nic Ci nie mogę dać. Musisz wierzyć, że ja prorok. I jak przyjdziesz do mnie jako do proroka, to otrzymasz zapłatę proroka. W te rzeczy trzeba uwolnić wiarę. Nie wolno się tego bać. Kumacie? Jest potężna siła w apostolstwie i w tym, co Bóg złożył na nas. Ale żeby te rzeczy się prawidłowo poukładały w Was, to musicie mieć stuprocentową zgodę na nasze działanie. Czyli to musi być Wasze. To musi być moje. Postanawiam zrozumieć wszystko. A nawet jeśli czegoś nie będę rozumiał, to postanawiam zaufać. Na podstawie czego? Wiecie na podstawie czego? Wiecie na podstawie czego zaufaliście Jezusowi? Na podstawie materiału dowodowego, który złożył. Jezus Chrystus jako jedyny człowiek zrobił taki ruch, tak? Że złożył tak potężny materiał dowodowy w postaci śmierci i zmartwychwstania. I to, co zrobiła ta służba, zrobiła bardzo potężny materiał dowodowy. Wiecie, że się z tym nie dyskutuje? Z tym się nie dyskutuje. Ludzie, którzy się z tym zgadzają, mają sukces w swoim życiu. Sukces w swoim życiu. Amen. To jest pierwsze.